Serdecznie witamy wszystkich hodowców ponownie. Tym razem przedstawimy gołębie na sprzedaż, które kolega Robert Zgut ma, ale gołębie nie pokażemy, gdyż mamy je na zdjęciach, one były malutkie, nie będziemy ich tutaj trzymać. Natomiast kolega Robert nam pokaże po prostu rodowody rodziców, opowie, co to są za gołębie. Przypomnę tylko, że mamy tych gołębi w sumie wszystkich 24 sztuki. 9 sztuk zaprezentowaliśmy, te większe, takie starsze troszeczkę wcześniej, natomiast teraz mamy te gołębie takie młodsze, które były takie, powiedzmy, w miskach lęgowych. Tak jest. Tą drugą odsłonę może zaczniemy od zaprezentowania według mnie bardzo dwóch młodych gołębi z bardzo ciekawego połączenia. To będą gołębie płowe. Już widać w gniazdach, w miskach, że to płowe tam na zdjęciach Krzysztofie zaprezentuje. Są to gołębie wywodzące się z takiego bardzo ciekawego gołębia od z rodziny Herbots, w sumie Silverstone Roan. Silverstone Roan to był gołąb taki z gołębi dalekodystansowych. Tutaj mamy, tak jest, mamy, jest to gołąb z gołębi dalekodystansowych, razy córka takiego gołąbka Long Diamond. Też gołębia mamy tutaj właśnie. Też gołąbek taki na dalsze dystanse był sparzony. Ten Silverstone Roan, zaraz go tutaj odnajdziemy, w katalogu jest tutaj prezentowany. Ten gołąb już niestety nie płodził w rodzinie Herbots. Ale tutaj dostałem propozycję, żeby te dwa młode z powrotem wróciły do gołębnika i Herbotsa. No ale... A co, czekaj, ale nie... chce je kupi. Nie, zostają w tym gołębniku. Jeżeli on chce je kupić, to znaczy, że to są ciekawe gołębie, tak? Pierwszy narodowy lotnik dalekiego dystansu w 2011 i drugi narodowy w 2009. No o czymś ten wynik tutaj świadczy. I ten gołąbek w tym roku był u mnie, to jest syn tego gołębia, oczywiście był sparzony u mnie w tym roku. Z drugim bardzo ciekawym gołąbkiem, z samiczką wywodzącą się z gołębia Iwan, o którym wcześniej już mówiliśmy. I matką tych dwóch gołębi młodych jest pełna siostra Iwon. Pełna siostra Iwon. Jak sama nazwa mówi, z Iwana się wywodzi. Tak jest. Pełna siostra Iwon. Oczywiście olimpijka z Budapesz 2015. Świetny gołąbek też. Wydaje mi się, że to połączenie powinno tutaj świetnie zagrać, że te gołębie bardzo dobrze do siebie, tak mi się wydaje, że bardzo dobrze do siebie pasują, więc dwa gołębie będą tutaj do sprzedania. Kolejne gołąbki też 100% Herbots. Proszę chwilę, numer tylko powiedz, które to są. A przepraszam, numer to będzie 2655 i 2656. To są gołąbki wywodzące się, wcześniej na filmie zaczęliśmy już o tym mówić, z połączenia Big Boss razy Barcelona Demi. To Big Boss to jest też gołąbek, który wywodzi się z gołębi Leo Heremansa. Olimpiady 03. Tak jest, z Olimpiady 03. Znaczy dokładnie to on się wywodzi nie z samego Olimpiady 03, tylko wywodzi się z brata Olimpiady 03. Jest wnukiem brata, czyli Gusa, tak? Jest wnukiem do tego Gusa, no to świetny też gołąb. On był sparzony. Sparowany. Sparowany. Był sparowany z takim gołąbkiem u Herbotsów Barcelona Demi. To też świetna samiczka. W tym czasie Robert szukamy, popatrzymy, mamy ją. Barcelona Demi, pierwszy narodowy Barcelona, drugi narodowy i dziewiąty między, tak. Tak więc jest to gołąbek świetny i z drugiej strony od matką tych gołąbków, o których tutaj mówimy, jest samiczka, która wywodzi się z gołębia olimpijskiego, z olimpijki, która jest u mnie w gołębniku, z Million King, która była lotniczką w gołębniku Herbotsów. Też ją tutaj teraz pokażemy. Ona jeszcze do dzisiaj jest w katalogu, bo już katalog był opublikowany, kiedy mi się udało ją kupić. To jest babka tego gołąbka, a tutaj mamy wyniki matki, z której ten gołąbek się wywodzi. No to też tutaj bardzo ciekawe połączenie. Ja tylko przypomnę, że pełny katalog Herbotsów, przepraszam, mamy u nas na stronie. Możemy wejść, każdego jednego gołębia, który tutaj występuje w rodowodzie, to co wskazywał Robert, możemy tam sobie zobaczyć. Teraz jeszcze mamy jeszcze kilka gołębi, które Robert nam powie, co? Tak jest. Czy już coś skończyliśmy? Nie. Nie, oczywiście mówimy dalej o gołąbkach. Mamy tutaj na kolejny gołąbek, jest jeden, tylko jeden zostanie jeszcze u mnie, jeden jest jeszcze, może być sprzedany. O numerze 2650, 100% Kopman. Wydaje się, że super gołąbek wywodzący się tutaj. Przepraszam, młody ma jaki numer? 2650 to już. I to jest jeden tylko. Tak, jeden jest tylko jeden, malutki. Jeden zostanie u mnie. Tak.
bo z tej pary akurat udało mi się wychować tylko dwa mutki wcześniej i do tego jeszcze jeden musiał zostać usunięty. No ale teraz możemy coś tutaj oddać. Jak widać, tutaj z dwóch to jest wnuk do dwóch olimpijczyków. Gołąb Walmir, który był u Kopmana w gołębniku rozpłodowym, a z drugiej strony Bright Blue. Jak widać, Bright Blue, no to świetne tutaj wyniki. 11 na 9, 10 na 6, 17 na 9. No, no super. A z drugiej strony to był samiec, a to jest to był samiec, a teraz mamy tutaj samiczkę. Samiczką jest tutaj Salves, pierwszy narodowy. Z drugiej strony Goldman wywodzący się z takiej gołębi. Tak jest, z Kasusa. No i oczywiście, przepraszam, przypomnijmy, wszystko tak, oczywiście to wszystko kręci się koło Kleine Dirka. Tak, tak, nie ma. Co byśmy nie robili, to zawsze tego Kleine... Daydream, Kleine Dirk, to tak, wszystko się tutaj wywodzące się. Showpiece tam. Nie, tak jest, jak wiadomo, to głównie u Kopmana, no to kręcimy się wokół Kleine Dirka, te gołębie się świetnie tutaj sprawdzają. Ta samiczka Goldman, niestety w rodowodzie nie są wypisane wyniki, ale jest napisane w jej matce, tutaj wypisane mamy wyniki. Goldman też, pierwsza, czwarta, 19. Wydaje mi się, że połączenie super. Powinno tutaj to coś ciekawego... Fungować, jak to mówią Czesi. Tak jest, fungować. Kolejny gołąbek. W sumie dwa gołąbki, 26,52 i 26,53, to takie z takiego mojego gołębia, którego uważam za jednego z lepszych takich krótkiego dystansu. Jest to gołąb, jest to pełny brat gołębia Wiktor, który był pierwszym narodowym. Ten nie, to jest Wiktor, to jest Wiktor 2. Tak, a to jest King Wiktor, tak ktoś go tam nazwał. No, przepraszam, że już popatrzmy, to jest Wiktor przez K, to jest przez C, nie zmylmy się, Wiktor tak brzmi. Ale to jest Wiktor, a to jest Wiktor 2, inaczej się nazywa, tak? Ale to jest pełne rodzeństwo, tak więc powinno być tutaj pierwszy narodowy 2013-2014. Tak, rodowód, dowód. Właśnie zobaczmy ten Wiktor, gdzie tu występuje, popatrzmy. Wiktor. O, tutaj. Pierwszy konkurs, trzeci, pierwszy. Wszystkiego, dane są. Świetny gołąb. Sauvage Durand. Taki bardzo potężny, bardzo dobrze zbudowany. I on tutaj miał samiczkę wywodzącą się od Leo Hermansa. Z Imbreda Dejan. Razy tutaj właśnie, tak. Tak, razy syn brata Bolta. Chevrolet, to jest gołąb, który wygrał samochód, pewnie Chevroleta, jak tak się nazywa, nie? Tak jest, ale trzeba powiedzieć tutaj, że ten Bolt to był ten gołąbek, który sprzedał się chyba za najwyższą sumę, jest tam około, nie pamiętam. 250 tysięcy euro? 220 czy 250 tysięcy? Nie. Coś koło tego, ale to był bardzo drogi, jeden z najdroższych gołębi sprzedanych na Pipie. I te gołębie mutki też są świetne. Zobaczymy. Myślę, że u kogoś w gołębniku się powinny świetnie sprawdzać. Kolejny gołąbek, co tutaj mamy. 26,32. Gołąb w linii tak samo Leo Hermansa z Olimpiady 003 i z DiCaprio. Ojcem tego gołębia jest Imbred DiCaprio od Markusa Bauera. Świetny, świetnie leżący w ręce gołąbek. Super. Ja tylko powiem jeszcze, Markus Bauer to jest ten hodowca, kolega nasz. Pozdrawiamy go przy okazji, jak będzie oglądał. Nie wiem, czy to zrozumie po polsku. Ale to jest hodowca, dzięki któremu te gołębie jesteśmy w stanie właśnie tutaj nabywać, przyprowadzać do Polski, przywozić, gdyż on jest bardzo i lubiany, co jest bardzo ważne w środowisku. Dzięki niemu poznajemy dużo różnych ciekawych hodowców. Wspólnie z nim, przypomnijmy sobie, byliśmy u Gabiego van den Abele, byliśmy u Renego Kensa, Patryka Broxa i wielu innych hodowców. I dzięki temu właśnie mamy dużo gołębi. On dzięki temu też ma u siebie w hodowli gołębie wywodzące się z takich czołowych hodowców, bo i byliśmy przykładowo jeszcze u Leo Hermansa też, u innych hodowców i dzięki tu Markusowi, co warto podkreślić, mamy te gołębie w Polsce. Tak jest, matką to był ojciec tego gołąbka, a matką tego gołąbka jest taki imbret, no bardziej w linii prowadzony z Olimpiady 003 od Leo Hermansa. Tu mamy Olimpiadę 03, tu mamy Olimpiadę 03, tak to są wszystko gołębie się z tej rasy wychodzące. O. Wygląda na to, że to też powinno patrzcie, być. Patrzcie tutaj, DiCaprio też znany gołąb. To raczej tak nie prowadzone gdzieś tam do krzyżówki powinno być super. Powinno to się świetnie sprawdzić. Kolejne gołębie. Jakie tutaj mamy? To mamy... Jest też jeden gołąbek, 26,57.
Gołąbek wywodzący się, to jest w krzyżówce gołębie prowadzone. Kopman. Kopman, tak jest. No. Tu jeszcze pokażmy to zdjęcie. Gibson, czyli to jest ten gołąb właśnie. O. Wywodzący kolega. Się Salves, razy Miża. Z Golden Deals. Engelsa tu jest, o widzimy Engelsa, tu mamy Kopmany, tak Samurai. A matką tego gołąbka poczekaj, jest... Poczekaj, to jest dalej Kleine Dirk, który dowodzi. No to tak jak wcześniej tak mówiliśmy, jak to wszystko większość się wywodzi się wokół Kleine Dirk. Tak jest, Kleine Dirka, no i te gołębie chyba sobie świetnie radzą. A matką jest oryginalny Gabi van den Abele, imbred Kleine Dirka, dziadek, córka Witem Buicka. Świetna samica, bardzo fajnie leży Blik w ręce. Te, czy tu gdzieś coś będzie? Nie, Wittenburg, no. Zobaczmy, Blixen tu jest, no. Tak, one nie są, ta samiczka nie jest tak bardziej w linii prowadzona, ale naprawdę jest bardzo fajna w ręce. Tak. Są to gołębie, które mamy. Zostało nam jeszcze kilka gołębi, które wywodzą się, to ciekawostka, z hodowcy z Polski. Pokażmy tego. Tak, jest tutaj do, pokażmy, tak. Do zaprezentowania. Tylko powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Mamy numery młodych. A, bo to jest ważne. To byśmy mieli tak. 26, 35 i 36 jeszcze tylko potwierdzimy. O. Zobaczmy, kolega Marcin Pacho. Przypomnijmy tylko na wspólnym gołębniku w Kraku, bodajże w zeszłym roku. Jego gołębie tam też wygrywały. On był bardzo też, on też nabywał chyba gołębie tam nawet. I tu mamy teraz właśnie wywodzący się z tych gołębi młody ojciec. Tak. I tutaj jest, mamy srebrnego medalistę w kategorii B razy złota medalistka kategorii C i takie dwa gołąbki, znaczy kilka takich gołębi mam nabytych bezpośrednio od Marcina Pacho. Cześć, oczywiście tutaj mamy certyfikat pokrewieństwa, tak, jest... że mamy badanie DNA, tutaj potwierdzone wszystko, że gołąbek jest, wywodzi się dokładnie z tych ptaków. Jeszcze tutaj przypomnę tylko firma Koba Diagnostyka z Sośnicowic. Firmę tą spotkaliśmy i film prezentowaliśmy. Opowiadał nam kolega właśnie z tej firmy, jak to wykonują badania wszelkiego rodzaju i prezentują wszystko podczas wystawy okręgu Katowice bodajże, tak? To było? Tak jest. Tak, tutaj mamy certyfikat pokrewieństwa i tutaj widzimy, po czym są te gołębie. I tutaj... Tak jak widać też kręci się gdzieś to tam wokół Kleine. Peter Westra, widzę to dokładnie, no. Tutaj samiczka, jaka była w parze w tym roku z tym gołębiem. Jak patrzę, Wolzelar to jest miejscowość, tutaj patrzę, gdzie byliśmy wspólnie w Wolzelar, to jest właśnie Patrick Brooks, tam Leo Heremans. Tak jest. Samiczka, jaka tutaj była, Wit Perorana, oryginalny Mark de Cook, też świetna, świetna samica, bynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, co z tego będzie się pokazywać w tym roku. Tutaj pełen rodowodzik. Wszystkie te rodowody są u nas na stronie, ale możemy sobie też tutaj popatrzeć. Brugeman widzimy tutaj. No, trzeba się dokładnie w to, że tak powiem, wgłębić. Kolejny gołąbek, tak samo z brata tego gołębia, o którym... Bo ten miał 32, 45. Ten był 45, tutaj mamy 44. To ta teraz sama, młode, które są po tym? Ta sama sytuacja. 26-41 i 26-42. I tutaj mieliśmy w parze tego gołąbka z bardzo fajną samiczką. Córką gołębia Multi 155, też od herbotsów, bardzo fajny, wywodzących się oczywiście ze 155, z Den 155 Junior Multi. Ta linia cała tej gołębi jest świetna i tutaj jeszcze leci po linii, tak? Princesje. No widzimy, no to trzeba sobie po prostu studiować te rodowody niejako. Ale widzimy, wszystkie gołębie, które tutaj mamy teraz, to są gołębie, które co naprawdę wywodzą z topowych gołębi, które teraz są w Europie najpopularniejsze. I ostatnie gołębie, jakie mamy, to może tam będą się wydawać niektórym hodowcom, że troszeczkę słabsze papierowo, nie są z oryginalnych rodowodów, natomiast to są gołębie 26-39 i 26-40. Proszę, Robert, słabsze papierowo, no tak, wiesz, ale to żartujemy, ale tutaj zobaczmy, to są, te gołębie mamy tutaj, Wolfganga Ruprechta, to są to jest te, co ja wziąłem, 100% Gabi van den Abele. Tak jest, 100% Gabi van den Abele, wywodzące się z tej gołębi. Ta para u mnie w tym roku jest tak samo parzona jak w roku ubiegłym. Z tej pary były dwa fajne mutki, które bardzo dobrze w lotach gołębi młodych latały. Nawet jedna samiczka była tam trzecia na oddział. No ale w tym roku musieliśmy ją niestety zabrać. A jakie numery są tych gołębi młodych po tej 26-39, 26-40.
Także sobie możemy to wszystko... Jak najbardziej gołębie do polecenia. Wydaje się, że tutaj fajnie pokazywały się w ubiegłym roku. Myślę, że w tym będzie podobnie. Widzimy Rudego, Martinę. Dobrze. Także zachęcamy to wszystkich... To by były na chwilę obecną wszystkie. Tak, na ten 24 sztuki. Zachęcamy wszystkich do wejścia do nas na stronę, oglądania tego, zapoznania się z rodowodami, no i oczywiście zakupu. W przyszłości postaramy się też jeszcze tutaj odwiedzić Roberta niejednokrotnie, taka, żeby to, co będzie miał na sprzedaż, nadwyżki, czy tam po prostu to, co będą mieli po koledzy jakieś konkretne pary zamówić, czy coś, zachęcamy do zadzwonienia. Gdyby ktoś był zainteresowany bardziej hodowlą gołębi Roberta Skuda, zachęcamy do oglądania filmów, które wcześniej nakręciliśmy, jak również dzwonienia bezpośredniego. Telefon jest u nas podany, także do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.